co się uda, tak? Co się... I on tak tam na scenę tak poszedł, masakra, a później, ty, a kto to jest? Nie wiem. Kapitalnie cieszymy się dzisiaj jeszcze pewnie przez parę dni z tego sukcesu i... No i cóż, no i walczymy dalej. Podsumowanie, no od początku sezonu mówiłem, tam w wywiadach i że naprawdę jesteśmy drużyną stworzoną do tego, żeby sięgać najwyższe cele, no i tak się stało. Drugie miejsce w Lidze Mistrzów, naprawdę wielkie osiągnięcie, no i teraz świeży mistrz Polski, no jest rewelacyjnie po prostu i naprawdę ta drużyna zasługiwała na to. Brakować mi będzie najbardziej tego miasta, z którym się zżyłem, tej atmosfery, która jest na sali. Wiadomo, każdy sezon ma swoje gorsze i lepsze momenty. Akurat teraz jest dobry. Przypomina mi sobie to, co było 4 lata temu, 3 lata temu. Scena skacze, dudni. Ale to samo było często na treningach. Mniej lub bardziej udanych. Były takie, których się nie chce pamiętać, ale które pokazują, że takie chwile przyjdą w meczu, który będzie miał jakąś stawkę. Przychodziły. Te momenty nas utwierdziły w tym, że warto takie chwile przezwyciężać i starać się pracować jak najlepiej, grać jak najlepiej po to, żeby takie chwile, takie mecze kończyły sezon w takim wydaniu i z takimi medalami. Mieliśmy drużynę i mamy drużynę w tej chwili doskonałą. Przyznam się panom, że jak pierwszy raz oglądałem ich mecz, to byłem przekonany, że jest to potęga, że jest to siła, która w tej chwili w Polsce no, nie ma prawa być pokonana przez jakiekolwiek inne drużyny, chociaż w meczach się zdarzają różne sytuacje, ale że mistrzostwo będzie, to zdecydowanie w to wierzyłem. Zresztą uczestniczę prawie w każdym meczu, jak tylko mam takie możliwości czasowe i podziwiam tych zawodników. Podziwiam trenera, że przyjmuje taką taktykę, która powoduje, że przegrywamy, nagle wygrywamy. Żeby odpowiednio ustawić umie i psychicznie, i technicznie, i fizycznie. A więc to są te wszystkie elementy, które składają się na to, że mecze są wygrane, jesteśmy mistrzem polskim, że 3-0 w finale, bo tak się rzadko zdarza. Liczyliśmy na skrę Bełchatów, że nam przedstawi jakiś taki mocny opór, ale Gdańsk ich pokonał. Chociaż gdańska drużyna doskonała, a powiem, że było zawodników trzech naszych, przecież Mika Goryszewski, przecież Grzyb, to zawodnicy, którzy niedawno grali w naszej rzeszowskiej Resowi. Także oni wzmacniali tą drużynę. I to świadczy właśnie o potędze. Ale tak człowiek zawsze myśli do przodu trochę i mamy nadzieję, że w kolejnym roku będzie mistrz Polski również i może tych ruskich też pokonamy, jak będzie finał mistrzostw Europy. No, inni zawodnicy i doskonały zespół i to się przede wszystkim liczy i sponsorzy. Ogromne słowa uznania dla pana prezesa Adama Górala, prezesa ASECO, który jest twórcą tej drużyny. Ja, no, jak mogę podsumować te dwa lata, na pewno kapitalne, no, wspaniałe dwa lata tutaj spędziłem. Nie myślałem, że po prostu po tych dwóch latach to już się skończy, bo nie mam problemu z tym, żeby po prostu w jakimś miejscu nie zostawać. No, ale potoczyły się tak rozmowy, nie inaczej. Niestety w przyszłym sezonie nie zagram tutaj w tym klubie. A jak mogę podsumować, no, wygraliśmy Super Puchar, wicemistrzostwo kraju, drugie miejsce w Lidze Mistrzów i mistrzostwo na koniec drugiego roku. Także no, medali i osiągnięć dosyć sporo na te dwa lata. No, szkoda, że nie udało się wygrać w tym roku jeszcze Pucharu, bo naprawdę było blisko. A ta porażka bardzo nas jakby dotknęła. Cieszę się, że udało nam się przełamać później w Gdańsku i wygrać ten drugi mecz finałowy. No, na pewno
bardzo, bardzo fajnie spędzony czas tutaj w tym mieście, wśród tych kibiców, w tej drużynie, bo naprawdę mieliśmy dobrą drużynę, bardzo dobrą atmosferę. Mieszkało się tutaj super, ludzie wspaniali, kibice, zawsze pełna hala na trybunach, także na pewno będę z chęcią wspominał gdzieś tutaj, jak będę wracał wspomnieniami już gdzieś indziej, ale no tak jak mówię, no, nie palę tutaj żadnych mostów, myślę, że rozstajemy się normalnie jak ludzie, no to jest taki jest sport, no każdy ma swoje kontrakty do wypełnienia, jedni mają nowe, drudzy nie, także jeszcze parę lat grania przede mną, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na tej scenie porozmawiamy. Oczywiście, że tak, no jak w każdej drużynie wzloty i upadki, no były gorsze momenty, były te lepsze momenty. No całe szczęście udało się zakończyć ten finał w trzech meczach i teraz mamy chwilę wolnego dzięki temu. No fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Kibice też bardzo pomogli w tym ostatnim meczu, dzięki nim naprawdę grało się dużo łatwiej i daliśmy radę. Nie traktuję tego w kategoriach awansu, traktuję to jako moje przejście, kontrakt przyszłoroczny. Traktuję to na zasadzie jakiegoś wyzwania, nauczenia się pracy z zawodnikami z innego kraju. No jest to pewne wyzwanie. Za rok będę mądrzejszy, być może dzwonimy się, porozmawiamy. Swoje odczucia wtedy na bieżąco będę mógł w stanie przekazać, a nie na zasadzie teoretyzacji, która w tej chwili tylko i wyłącznie może mieć miejsce. Panie redaktorze, ja oczywiście w przerwach między punktami to spoglądam na trybuny i wyobraźni mam już tą trybunę nowoczesną, którą w tej chwili projektują projektanci z Krakowa. Dołożymy około 3000 miejsc, będzie ponad 7000 miejsc, a więc będzie to jak gdyby dodatkowy taki impuls do rozwoju siatkówki, która jest na niezwykle wysokim poziomie, a więc halę będziemy rozbudowywać zdecydowanie. Czynności są w tej chwili wykonywane projektowe i będziemy chcieli to zrobić między przerwami, żeby nie przeszkodzić w zawodach sportowych. Nie ma dymu bez ognia, tak samo, żeby być na jakimś poziomie, trzeba to wypracować na treningach i mówienie o tym, to trzeba zostawić w szatni, a po prostu wejść na boisko, na siłownię, wyjść w teren i nie użyję tego słowa, ale dosłownie zapieprzać, tak? Bo innej drogi nie ma. Ci, którzy myślą o tych chwilach, że się te trudne momenty przezwycięży, jak się jest na boisku i dopiero wtedy się bierze kroki, to jest trochę za późno. Trzeba takie chwile wyprzedzić, jeśli chodzi o takie momenty, zrobić to na treningu. Jak się ten moment kryzysu przezwycięży na treningu, to na pewno będzie łatwiej zrobić to podczas meczu o wysoką stawkę. Nie jest pełny rynek. Spać ile ludzi? Połowo. Dużo. Ale chyba my też przyzwyczajenie do pełnego rynku, jak przyzwyczailiśmy kibiców do sukcesu, tak? Także czekamy w następnym roku was. No to naprawdę bym chciał podziękować za te wspaniałe dwa lata, za doping i za to, że mnie wspieraliście. Czułem się naprawdę tutaj bardzo dobrze, mimo że w tym ostatnim sezonie trochę mniej grałem. Stałem w tym kwadracie, kibicowałem razem z wami i naprawdę było tutaj wspaniale być, trenować z tą drużyną, być dla was i przychodzić tutaj dzisiaj świętować ten sukces, ale przychodzenie na mecze przy takiej frekwencji było coś wspaniałego i na pewno w żadnej innej hali będzie ciężko to powtórzyć. Do zobaczenia.